Hej, cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powiem Wam trochę o bullet journal, jak go robię i przedstawię moją propozycję na zrobienie tego dziennika na czerwiec. Zapraszam do odcinka. Mój bullet journal prowadzę ogólnie w języku angielskim. Piszę zazwyczaj miesiąc, kalendarz oraz mood tracker po angielsku, a resztę nigdy nie wiem, co będę robiła dalej. Mój bullet journal wygląda ogólnie tak. Jest on z Tigera. Kupiłam go dawno, ale nie korzystałam. Zaczęłam robić bullet journal na kwiecień. Tak się prezentuje. Zrobiłam w motywie pszczółek. Jednak na maj zapomniałam go zrobić, bo jakoś wypadło mi to z głowy. Ale inspiracja cierpię z dwóch książek. Jedną jest bullet journal 101 pomysłów na zaplanowanie stron. A drugą książką jest 1000 wzorów do bullet journal. Obie książki są bardzo fajne, dostałam je na święta Wielkanoc i muszę powiedzieć, że są genialne. I w ostatnim czasie kupiłam sobie taki bullet journal, który ma trzy różne strony. Jedna jest taka, druga jest taka pozłacana, a trzecia jest czarna. I bodajże kupiłam go za 9 zł w Actionie. W książce 101 pomysłów na zaplanowanie stron mamy między innymi na przykład kalendarze, jakieś ważne wydarzenia, co możemy ogólnie zapisać, pomysły na motywy i różne podobne strony. Mamy również opisane krok po kroku, jak to zrobić i bardzo mi się podoba ta książka. Natomiast w książce 1000 wzorów rysunków do bullet journal mamy na przykład tipi, jakieś rzeczy na lato, kwiatki, serca. Możemy znaleźć rysunki, które przydadzą nam się właśnie do robienia bullet journal. Na czerwiec postanowiłam zrobić motyw arbuzowy, ponieważ na kwiecień miałam zrobiony motyw z pszczółkami. Na maj zaczęłam robić z kwiatami, no ale go nie dokończyłam, a postanowiłam, że czerwiec mi się kojarzy z takim już nastrojem wakacyjnym i postanowiłam zrobić z arbuzikami. Wydaje mi się właśnie, że arbuzy pasują do czerwca, a na lipiec chciałabym zrobić może ze słoneczkami lub coś właśnie w stylu bardziej wakacyjnym. Postanowiłam jeszcze dorobić i poprawić kilka arbuzów, a następnie wzięłam się za robienie skórki. Kiedy zrobiłam już brzegi, zaczęłam robić pestki oraz nierówno robić kontur arbuza. Kontur ma robić taki fajny efekt, który będzie właśnie ładnie wyglądał w tym naszym bullet journal. W niektórych arbuzach fajnie, gdy wyjedziemy konturem za arbuza, co da nam bardzo fajny efekt. Tak się prezentuje strona tytułowa, a pisaków, których używam, to są dwa takie pisaki z Actiona, jeden brush marker też z Actiona i trzeci cienkopis z Tigera. Jak skończyłam robić stronę tytułową, zaczęłam robić kalendarz. Dni tygodnia mamy, że będę po angielsku, a raczej pierwsze literki dni tygodnia.
A potem sobie kalendarz idzie. Na górze napisałam też 2021, żeby pamiętać, że to jest z tego roku. Napisałam również ważne wydarzenia i postanowiłam trochę zmienić koncepcję. I w 2021 napisałam pisakami, a jeden jest właśnie o zapachu arbuza. Wokół kalendarza również zrobiłam arbuziki, co oddaje się do naszego motywu. Zaraz zapiszę również ważne wydarzenia, które będą się odbywały w czerwcu. Tak jak i w poprzednich arbuzach, dorysowałam kontur oraz porobiłam pestki. I strasznie mi się bardzo spodobał ten motyw. W ważnych wydarzeniach zapisałam m.in. urodziny moich bliskich, jak i moich przyjaciół. Będę zapisywała również tam imprezy, które będą się zbliżały w najbliższym czasie. To już koniec. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Zachęcam do zasubskrybowania, lajkowania, komentowania. Zapraszam również na mojego Instagrama Delena Study, na którym będzie w piątek post dotyczący bullet journal. Dziękuję, pa!